Kolejne trzy miejscowości zostały wyzwolone spod rosyjskiej okupacji, ale Rosjanie nie zaprzestają ataków. W wyniku ostrzału śmierć poniosły kolejne niewinne osoby. Nocny ostrzał Zaporoża w południowo-wschodniej części Ukrainy spowodował zniszczenia budynków mieszkalnych oraz pożary. Spod gruzów jednego z budynków wydobyto ciała trzech osób. Tym samym bilans ofiar tego rosyjskiego ataku wzrósł do czterech. W nocy zaatakowano także Charków. Charków został zaatakowany nową bronią. Według naszych informacji był to dron typu Sahid. Trzy drony uderzyły w jedno miejsce, jeden dron uderzył w inne miejsce. Rosjan wspiera Białoruś, o czym mówił przedstawiciel Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Od początku inwazji na Ukrainę Białoruś wspomogła Moskwę niemal 250 wagonami z amunicją. Tylko w październiku było ich blisko 30. Generał przekazał, że białoruska amunicja trafiła ostatnio na odcinki frontu w obwodach donieckim i chersońskim. Władze Białorusi nadal udzielają agresorowi pomocy w wojnie przeciwko Ukrainie. Grupa oficerów z południowego okręgu wojskowego rosyjskiej armii przeprowadza obecnie działania mające na celu przygotowanie i przekazanie na potrzeby Rosji białoruskich opon samochodowych, agregatów i części zamiennych do pojazdów pancernych. W bazach, magazynach i arsenałach na Białorusi trwają prace w tym zakresie. Tymczasem ukraińska kontrofensywa posuwa się naprzód, o czym mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tylko w ciągu tej doby na Chersońszczyźnie wyzwolono spod pseudoreferendum i ustabilizowano takie miejscowości jak Nowowoskresenskę, Nowochrychoriwka i Petropawliwka. Na wyzwolonych przez ukraińskie siły terenach w obwodach charkowskim i donieckim odkrywane są kolejne miejsca pochówku cywilów i rosyjskie katownie, w których torturowano lokalnych mieszkańców. W wielu przypadkach ślady wskazują na torturowania i strzały w tył głowy. Kwestia aneksji ukraińskich terenów przez Rosję będzie tematem Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W przyszłym tygodniu Zgromadzenie Ogólne ONZ rozważy rezolucję o nieuznaniu i potępieniu kolejnej próby aneksji naszych terytoriów przez Rosję. My i Australia od dawna prowadzimy zasadniczą i skuteczną współpracę na wszystkich platformach międzynarodowych, w tym ONZ. Musimy teraz skoncentrować nasze wspólne wysiłki, aby głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym nad tą rezolucją było jak najbardziej jednoznaczne. Proszę Was, proszę Australię, aby wykorzystała wszystkie swoje wpływy, aby przekonać jak najwięcej państw, aby nie pozostały neutralne i głosowały za prawem międzynarodowym i przeciwko rosyjskiej aneksji. Ukraińcy są w dramatycznej sytuacji. W Donbasie przechodzą przez zniszczony most po pomoc humanitarną. Wielu z nich nawet nie miało jeszcze możliwości pochować swoich bliskich. Moja córka zginęła w kopalni odkrywkowej. Pocisk uderzył w mój dom. Nigdzie nie pójdę. Nie pochowałam jej. Wciąż tam leży. Ja nie mogę. Przepraszam. Największe w ostatnich tygodniach skupisko grobów odkryto w lesie pod Izjumem, gdzie znajdowało się 447 ciał.